przez kołomiejscowe PZK Orzeski Cieszyn Centrum. Pierwszy spacer był w zeszłym roku, kiedy maszerowaliśmy do Koniakowa na cmentarz ewangelicki. No bo wtedy nie było można żadnych właściwie innych imprez organizować, no to bo to w plenerze i ruch, i pogoda, i niewielka grupka, czyli wszystko tak jak mogło być według tych różnych obostrzeń. No a teraz próbujemy kontynuować te spacery i ten właśnie jest pierwszy w roku 2022 i pierwszy z tematem takim chyba dosyć drażliwym. Ja tak mówię, no kurczę, wsadziłaś dziewczyno klimrowisko. Przynajmniej sądząc po komentarzach na Facebooku pod zaproszeniem na to dzisiejsze spotkanie. Pana inżyniera Rutka Kruza niektórzy z Państwa znają z wykładów MUR-u, bo już dwa czy trzy razy? Bo nie pamiętam. No. W każdym razie wykłady się cieszyły wielkim zainteresowaniem. No a jemu jako architektowi krajobrazu, dendrologowi, co jeszcze wszystko, leży na sercu oświata. Lokalnym patriotom. A, to też. Leży na sercu oświata, no bo właśnie wycinać, nie wycinać to drzewo. Czemu oni, idioci, to drzewo wycięli? Z drugiej strony on mówi, czemu oni go jeszcze nie wycięli? Przyjdzie wiatr, to się ta gałąź złamie, jeszcze komuś krzywdę zrobi. No i teraz się dowiemy, no wycinać czy nie wycinać? Ja bym rozpoczął taki, ja napisałem takie motto do tego, które z częścią takiego wierszyku, który nawiązuje do Kubisza, płynie żołnierz po dolinie, parę egzemplarzy wydrukowałem, więc mogę dać do dyspozycji. I napisałem tak, z cieszyńskiego grodu piastów niewiele zostało, a to mało co zostało, w chaszczach się schowało. No i tu jest ten widok jeszcze na niecałkiem zielone chaszcze, które ukrywają nasze symbole naszej byłej świetności Księstwa Cieszyńskiego, Wieżę Piastowską i Rotundę. I nie wiem, czy to tak jest dobrze. Jak wy to czujecie? No, na przykład taka Krasna Horka, jak się patrzymy na to, tak jest, zamek na szczycie, a całe zbocza są gołe. Czyli ten zamek wspaniale... Widzą dzisiaj na twym brzegu takie same kwiaty. Jeden ziarnik nowy zjadł, większość się wyparła. Tak nam naszych kwiatów gama niemal już wymarła. Która nosi żółte półki, walczą nam z jesienią. Okraszone butną armią barszczu sosnowskiego, Sachalinu i Japonii para się zjawiła. Irenotria bohemika im się narodziła. Zdrowa bardzo to dziewucha, wygonić się nie da. Z domu wszystkich wypakuje, lewem z domu trzeba. Klonne gundo z Ameryki też nad Olzą mieszka. Już zalewa rzecz leniwy, ten niby koleżka. Olzy siostra Wisła piękna, zdrajcy nie wstrzymała. I swe brzegi tam w Warszawie Jankę są oddała. Dziś widzimy tego zbira sadzić, pielęgnować. Gdy krajobraz nas zmęczony chce nam zawojować, zaś ogródki
wioskach naszych wiejskich nie ma wielkiej woli. Ale tu je cyprysiki, wykwitne magnolie. Ludzie nasi wytopsali, tak się zapatrzyli, że ataku obcych wojów nie zauważyli. Przecz przodkowie nasi również w hucie pracowali, ale Olzę naszą matkę zawsze szanowali. Ta wrażliwość ojców, dziadów całkiem już ustała, że nam stada szklanek folii na gronie wygrała. A z hutników ocelarze zrobili się raptem, czy też zechcą wielkiej siły poruszać się taktem. Z Cieszyńskiego grodu piasku niewiele zostało, a to mało co zostało, w chaszczach się schowało. Piękne nasze kwiaty polne jakoś z mody wyszły, mogli przodków już nie zdobią, nowe czasy przyszły. Nasze nasze Śląski, śmiecie straszne leży, zestaw sztucznych kwiatów chińskich, zapach tu nieświeży. Na tym wczyńcu kiedyś dawno dzwonnicę wznosili, elegancki neogotyk pięknie oprawili. Dziś żeliwny czubek wieży przepadł jakąś paszczę. Nie wieńczy już tej dzwonnicy, nieba już nie głaszcze. Przecz nieważna czystość stylu, od nowa gotowa. Wieże w komin przetworzyła, jak wam się podoba. Równa naszych przodków grobu, powaga i siła. Już nie dla nas taka ważna, lecz oby znów była. Oczy łzy pożoga zbliższa, a wojny nie było. Trzech wyrostków kościół w gutach doszczętnie spaliło. Głupota i brak szacunku dla dziadów starania całkiem zniszczy nam zabytki godne ratowania. Chce się płakać, gdy ogródki zwierzęce znikają. Na parkingi kaczmy huczne dziś je zamieniają. Zobojętniał los podobny całkiem w naszej myśli. Nie czas na to, by rycerze szczantory i przyszli, by tę naszą świętą Olzę jakoś uratować i jej piękno naszym wnukom znowu odbudować. Autorem tej pioseneczki jest Plus. A taky tež radši, je to očivistě povod do asanací, radši myslím, že u nás to dělalo tak, že jakby ktokoliv z paňstva
to jest taki akurat grzyb, który łatwo zauważyć. To jest taki bardzo miły dla arborystów grzyb, bo są daleko gorsze grzyby, które nie mają wytrwałe te owocniki, które się pojawią kilka lat. W ogóle właściwie ich nie widać, albo się pojawią tylko w pewnym czasie roku. A to ma wytrwałe te owocniki, to znaczy coś takiego przeoczyć właściwie nie idzie. I przez to, nie wiem jak to działo arborystyka w Polsce, to by Państwo w ogóle nie mieli widzieć, tak no. Pan zna tego pana? Trochę się znamy, tak. No to nie wiem, jak się pan przedstawi, bo też pan fachowo mówi. PZKO, Centrum Cieszyniowcy, pod obydwu. A pan się nazywa jak? Nazywam się Marek Gąsior, jestem z Karwiny. Pracuję jako arborysta, ale w Polsce jeszcze nie mam okazji. Super. Właściwie próbowałem tutaj zagadnąć Muzeum Cieszyńskie. Po tym, co tam widziałem, niektóre rzeczy nie rosną w przyrodzie, w krajobrazie, a zupełnie inaczej do drzew, które są w miejscach publicznych. No. Jeszcze tak intensywnie uczęszczanych. No. Ile ludzi już to zabiło, te gałęzie, no, które spadają z tych starych drzew. No. Jakby, jak to się powie po polsku, jak ma jasny przewodnik, że od dołu do góry widzicie ładnie jeden przewodnik. Takie drzewo jest bardzo stabilne i często może wytrzymywać 200-300 lat, nic mu się nie dzieje i nie jest takie podatne na wichurę, na wiatr, bo jest bardzo stabilne. Czyli tu mamy drzewo, które ma perspektywę. Obok niego zostawiamy brzozę, której żadnej perspektywy nie ma, którą trzeba od razu wywalić, żeby nie hamowała wzrostu tamtej lipy. Dlatego, że lipa jest drzewem długowiecznym, a brzoza krótkowieczna. Jak wejdziemy pod górkę, to pan powie, ile drzew by tu mogło zostać? Policzymy na palcach jednej ręki, czy dwóch? Jak suma summarum, jak wie pani, wejdziemy... Wie pani co? Tu, to znaczy tak. My mówimy teraz o sprawach zdrowotnych drzew. To jest jedna sprawa. Ale do tego dochodzi sprawa kompozycyjna. My jesteśmy w krajobrazie kulturowym. My nie jesteśmy w puszczy. Czyli my musimy teraz zdecydować, co chcemy. Chcemy wracać do puszczy, chcemy wracać do twierdzy, albo chcemy wracać do Kornhojzla, do krajobrazu kulturowego parku romantycznego. I to trzeba najpierw uzgodnić, gdzie wracamy. Jak wracamy do puszczy, to całe płotem, 4-metrowy płot. Powiemy, tu jest puszcza, nikt tu nie może wchodzić, bo może kogoś zabić. I to jest proste, mamy puszczę. Nie? No. Miał tu być ktoś z miasta z jak? Drugiej części Olzy, żeby to słyszał też. Nie? No. A oni to wiedzą, nie? No myślę, że nie wiedzą. Nie chcą wiedzieć. Oni gotują z wody i nie mają odwagi publicznej wyjść i powiedzieć ludziom to, o czym my tutaj rozmawiamy. Jest coś gołego, nie ma nic. Na tym zaczynają się pojawiać jakieś tam drzeweczka. A jak jest puszcza, to w tym stadium tak zwanym sukcesywnym mamy puszczę taką, że mamy bardzo stare, sędziwe drzewa. Mamy średnią klasę i mamy młodzież. I to tak się mamy taki przeplataniec. Tak? Bardzo stabilne. I tak to samo sobie się to funkcjonuje. No ale tak, my jesteśmy ludźmi i potrzebujemy produkcję. Drzewo nas interesuje. Potrzebujemy drewno wysokiej jakości, wtedy sadzimy najlepiej monokulturę, czyli sadzimy drzewa bardzo gęsto dlatego, żeby te gałązki szybko obumierały i żeby nie były sęki w tych deskach. No i co się stanie? Powstanie las,
większością jednej gatunku. Kategorii wiekowej, często jednego gatunku, ale dzisiaj już nawet mieszany, który ma tylko taką czapeczkę zielonego na górze, a reszta to są tylko takie kołki. A jak pan mówi bardzo gęsto, to jest ile mniej więcej od siebie? To znaczy tak, na przykład sosny się sadzi na pewnych glebach powiedzmy 18 tysięcy na hektar, a sosnę się wycina mniej więcej po 100-120 latach, tak by miało być, 80 aż 120 lat, a jak jest w tak zwanym, nie wiem zaś po polsku jak to się mówi, mytnim wieku, to na hektarze jest 600 tych drzew. Czyli to się powoli wycina, czyści, jest 600 drzew na hektarze jakby finalnie. No, a także to jest to i to jest to, na przykład te parki w Polsce historycznie zbliżają się do tego stadium, bo tam nikt nic nie wycina i zrobi się kołki, czapka u góry. A ten park romantyczny, tak jak tu powstał, by było coś między tym i wolną przestrzenią. Czyli nasadzenia luźne, wolne przestrzenie trawników i drzewa, najważniejsze, żeby miały gałęzie aż do dołu. Wtedy mają piękny pokrój, wtedy pięknie wyglądają i są estetyczne. Ale co jest najważniejsze? Wiecie dlaczego chłodnica w aucie jest taka pokarbowana, taka, żeby miała jak największą tą powierzchnię chłodzenia? No i właśnie takiego coś ma bardzo dużą tą płaszczyznę chłodzenia, albo tę biologicznie czynną. I to jest ważne. My potrzebujemy w miastach, w przemyśle, żeby powierzchnia czynna liści była jak największa, wtedy efekt higieniczny zieleni i tak dalej jest najbardziej wyraźny, bo tutaj mamy tylko czapeczkę, a tutaj mamy chłodnicę. No i co ciekawe, ja studiowałem w Lednicy na Morawach, zespół pałacowo-parkowy Lichtensteinów, no i tam jest mniej więcej stosunek zadrzewionych działek, albo jak to powiedzieć, do wolnych przestrzeni 1 do 5 aż 1 do 10, czyli 50% jest łąk, a 50% jest zadrzewiony. Co jest ciekawe, taki krajobraz się podoba i ludziom, a co ciekawe, i zwierzątkom. Koło tego areału lednickiego jest bardzo dużo lasów łęgowych. A chronione gatunki ptaków, o dziwo, nie są w tych lasach łęgowych, ale są w tym parku. I potem nie wiadomo, co mamy w parku chronić. Czy park jako dzieło myśli i rąk ludzkich, czy bobra, który jest chroniony, albo czaple i bociany i tak dalej, które z przeproszeniem srają na tych wyspach i niszczą cały drzewostan. No i to jest taki dylemat. A jeszcze przejdziemy może tam na górę. Te koła do tego BMW. Od razu wyciąć. Jest to krzak, który nam powoduje tą rdzę na gruszach. Gruszek nie mamy, czyli od razu precz te akacje, bo to są samosiejki, tylko zaśmiecają całe wzgórze. Oni zabezpieczyli go statycznie tu tym czymś. Tylko takie zabezpieczenie jest to samo. Jest tutaj jakiś lekarz? Jest. Antulok! Jest lekarz. Pan lekarz powie, czy człowiek, który złamie nogę albo zerwie Achillesa, czy ma do końca życia już chodzić z kulą. To nie, no, macie rehabilitować. No to drzewo, tu mu założyli kulę. I cały czas ma kulę,
nie ma żadnej tendencji jakby zapanować. No, czyli ja na przykład, tu jest pokazane ewidentnie, że to drzewo było źle pielęgnowane, bo gdyby było dobrze pielęgnowane, to do tej sytuacji by nie doszło. I ja na przykład bym zrobił tak, że to jest dlatego, żebym mógł kontrolować to miejsce tutaj i część drzewa by wytrzymał. Zobaczcie, co się tam dzieje, wynilizna i tak dalej. To drzewo będzie umrze o 50 lat szybciej niż gdyby to było. Typ pielęgnacji, który powinno się stosować bardzo rzadko, bo ale na takie naprawdę cenne okazje to jest, myślę, zasadnione. Oczywiście. To jest bardzo cenne okazje. Tylko że na przykład kiedyś, gdyby się ktoś wziął za to po 30 lat albo kiedy, to można by było to jedną gałąź zrzucić. Doszłoby do, cała prawa strona była lżejsza o wiele i można by było może to dynamiczne wiązanie założyć, ale tu, teraz już jest za, to już jest po, to już jest już po, pozamiatane teraz. Tak jak w społeczeństwie ludzkim, najstarsze, średnie, jeszcze, ja nie wiem, młodsze i dzieciątka. Ale jak jest takie zadrzewienie, tak gęste jak tutaj, to nie możemy tego dokonać, bo nie mamy gdzie tych drzew posadzić. Bo konserwator powie, że na studni nie możemy sadzić, na byłej bramie nie możemy sadzić, przy rotundzie nie możemy sadzić, to gdzie możemy sadzić? To jedyną łąkę, co tutaj mamy, zasadzimy jeszcze drzewami? Bo nie ma gdzie. Najpierw trzeba zrobić miejsce przez wycięcie tych, które wyciąć trzeba.